Cześć kochani, witam się z Wami bardzo serdecznie i zapraszam na makijaż dzienny w moim wykonaniu. Taki zwykły dzienny makijaż, który stosuję w ciągu właśnie dnia na co dzień. Szybki do wykonania, bardzo prosty. Jedyne co tutaj są rzęsy doklejone, ale też nie codziennie doklejam te rzęsy. I co, jeżeli jesteście zainteresowani, zostańcie ze mną. Co, przechodzimy do makijażu. Pierwsze co, będę przygotowywać swoją skórę pod makijaż, czyli nałożymy sobie bazę. Ja mam tutaj bazę nawilżającą z Make Up Atelier Paris i tą bazę sobie nałożymy na twarz, tylko tak omijając tą strefę T, bo już i tak mam dosyć mocno nawilżający krem, nie chcę się potem świecić. A na strefę T nie będę nakładała tej bazy z Inglota, takiej ciężkiej, i nałożę sobie bazę z Petsfy. Ona też jest, ona jest jaka? Rozświetlająca chyba, tak. Ale jakoś mocno się po niej nie wyświecam, więc jest ok. I dam chwilkę tym bazom, żeby się wchłonęły. I nakładamy sobie balsam na usta. To jest dzienny makijaż, więc nie będę używała żadnej matowej pomadki, takiej długotrwałej, więc wystarczy mi balsam. Balsam z Nivei. On się nie nadaje do jakoś takich, wiecie, mocno popękanych ust. Ale jest ok. No i w tym czasie, kiedy nam się wchłania baza, zrobimy sobie już oczka. I pierwsze co, będę używała bazy pod cienie. Tutaj ten korektor z Lasting Perfection w odcieniu 01 mi wystarczy. Pod taki dzienny makijaż się nie dzieje z tym. Nie roluje się, wytrzymuje, także wystarczy. Zatrasuję pędzelkiem, żeby było szybciej. Zawsze to robię jednak palcami. Także mamy już wyrównany koloryt powieki. Jakieś tam żyłki i inne stworki. Także tak. Teraz użyjemy pudru do zagruntowania powieki. Ja użyję pudru z Lili Lolo. I to jest Flawless Silk. Troszeczkę dosłownie tego pudru, żeby, wiecie, nie ładować tych warstw nie wiadomo ile. Im mniej, tym lepiej. I możemy przechodzić do cieni. Cieni, jakich będę używała, to jest paletka Too Faced Chocolate Bar. Myślę, że już wszystkim znana. Także wybiorę sobie dwa cienie tylko, bo to jest dzienny, szybki makijaż. Pierwszym cieniem będzie White Chocolate, czyli taki zwykły beżowy cień dla rozjaśnienia, rozświetlenia tej powieki. No i wiadomo, że takie cienie matowe też niwelują jakieś tam pajączki, żyłki, przybarwienia delikatnie delikatne na powiece. One się trochę pylą, te cienie z Too Faced, akurat z tej palety. I kolejnym cieniem, jakiego będę używała w załamanie i w zewnętrzny kolcik, to będzie Milk Chocolate. Taki, wiecie, transferowy brąz. I używam go właśnie w zewnętrzny kącik i delikatnie przesuwam załamanie. Rozcierając i blendując,
żeby powstała jak najlepsza taka mgiełka koloru, żeby ten cień się nie odznaczał za bardzo. Nie zależy mi na jakimś takim mocnym zaznaczeniu tej powieki, bo ja na co dzień jakoś mocno się nie maluję. Czasami wiecie, jakieś tam właśnie dwa cienie. Czasami sama kreska, jak mi się chce. Także tak by to wyglądało. Jeszcze sobie tutaj wyblendujemy tym pędzlem po jasnym cieniu. Tutaj patrzę sobie w lusterko, bo tak wiecie, ciężko jest się malować do podglądu, także wybaczcie, że tak patrzę na bok. Ale inaczej nie da rady. Okej. Delikatnie ta powieka jest zbudowana, także zabieramy się za kreseczkę. I do kreski użyję eyelinera z Golden Rose czarnego. Jakoś ostatnio używałam z Vibo albo z Lovely, nie pamiętam właśnie jaka to była marka, ale gdzieś mi wciągł. Także użyjemy sobie tego. Także kreseczki są już gotowe i teraz zabieramy się za tuszowanie rzęs. I do tego celu użyję maskary False Lash Architect wodoodpornej, ale powiem wam, że jakoś nie jestem zadowolona z tej maskary, szału nie robi. Tutaj mam jeszcze maskarę na wierzchu, której używam dla klientek, którą bardzo lubię, to jest ta fioletowa wersja z L'Oreala, także ten tusz jest super, a ten, na ten po prostu się skusiłam z takiej, wiecie, babskiej ciekawości. No i trzeba zużyć, bo tragiczny nie jest, ale szału nie robi. Dołożymy sobie może jeszcze jedną warstwę. Ja lubię mocno podkreślone rzęsy. Co prawda dzisiaj sobie nałożymy sztuczne. Oczywiście nie nakładam codziennie takich rzęs. Jakoś nie widzę potrzeby takiej, żeby codziennie mieć. Ale rzęski bardzo lubię. I raz na jakiś czas nie pogardzę. Rzęs, jakich będę używać, to będą rzęski, już mam przycięte. Już wam pokazuję z AliExpress. I bardzo dobrze się u mnie sprawdzają. To są takie rzęski. Wszystko napiszę wam w opisie. Jakie to są produkty i skąd. Także bierzemy się za klejenie rzęsek. Będę używać do tego zwykłej pansetki. I kleju z Inglota Duo. Też myślę, że już wszystkim znany klej. Ta wersja niebieska. Mam też czerwoną, czyli w wersji czarnej. Ale jakoś ten mi bardziej odpowiada. Także co, kochani, jak mamy rzęski już zrobione, to bierzemy się do makijażu twarzy. I pierwsze co będę używała, korektora pod oczy, tego samego co na powieki. Zakryję swoje piękne siniory pod oczami. Ten korektor jest bardzo dobrze kryjący. Nie tak, wiecie, 100%, że wam wszystko zakryje. Ale wada jego to trzeba mieć dobrze nawilżoną skórę pod oczami, bo potrafi przesuszać, niestety. Nie należy on do korektorów takich, wiecie, leciutkich, delikatnych. Trochę na nosie sobie też użyjemy. Jakieś tu mam czerwone plamki.
i zabieramy się za podkład. Mój ulubieniec, który już Wam pokazywałam w ulubieńcach Maja. Kolorek 010. Catrice. Wszystkim znany już podkład. U mnie się bardzo dobrze sprawdza. Nakładam sobie na rękę, bo tak mi wygodniej. I będę wtłaczać go pędzlem. On ma bardzo dobre krycie, także jedna warstwa u mnie wystarcza, ale możecie też budować krycie i dołożyć drugą warstwę. U mnie niestety mam wrażenie, że to wygląda bardzo sztucznie, bo mam piegi. Jak sobie wszystko zasłonię, to tak jakoś nienaturalnie wyglądam. Schodzimy trochę poniżej linii żuchwy, żeby nic nam się nie odcinało. Dobrze też wpracowujemy podkład tutaj przy linii włosów, żeby też nam się nie odznaczał. I żeby zdjąć tą pudrowość taką z twarzy, to delikatnie sobie przyłożę rękę, żeby ten podkład po prostu, tak wiecie, wtłoczyć pod wpływem ciepła ręki. I zabieramy się do utrwalania podkładu. Żeby wszystko, no ja niestety używam pudru, znaczy niestety, nie wystarcza mi sam podkład po prostu, muszę go utrwalić. Do tego celu użyjemy sobie takiego pędzelka z AliExpress. Jeszcze się nie rozpadł, także jest dobrze, a już jakiś czas go mam. I tutaj na policzkach wystarczy mi, że tak omiotę, bo produkty mi się trzymają. Ale w tej strefie T sobie wtłoczymy bardziej ten puder. I pod oczami też. Tak zwany baking. Chociaż wiecie, ja nie nakładam tych produktów tak dużo jak niektóre dziewczyny na Instagramie. Bo uważam, że to już jest przesada. Ale co kto lubi. Tak jak mówiłam, im mniej, tym lepiej. Nie przesadzajmy też z tymi produktami, bo im więcej warstw i tym bardziej grubych warstw, tym makijaż się trzyma krócej. Zrobimy sobie brewki i do tego będę używała takiej kredki z Soap & Glory i ona jest w kolorze Dark Chocolate. Taka zwykła wysuwana kredka, ale bardzo dobrze się u mnie sprawdza, długo się trzyma. Znowu dam tutaj porównanie do Instagrama. Ja nie należę do tych dziewczyn, które lubią Insta Brows. Więc po prostu wypełniam te luki między włoskami. Ale nie lubię malować brwi. Tak wiecie. Po całości, że one są po prostu, no widać, że są namalowane. Wręcz właśnie namalowane, nie wypełnione, tylko namalowane. Według mnie to wygląda nienaturalnie. No ale
Tak jak mówię, co kto lubi. Są też takie dziewczyny, które mają bardzo duże ubytki w brwiach. Lubi źle wyregulowane. No i jakoś trzeba sobie radzić, prawda? Wyczesujemy nadmiar produktu. Zabieramy się za bronzer. Bronzer, jakiego używam, a raczej dwa bronzery, to Golden Rose 04 dla ocieplenia tej karnacji. Ja jestem bladziochem, więc chociaż bronzerem sobie dodam opalenizny. Nie lubię się opalać, bo moja skóra niekoniecznie dobrze na to reaguje. Także dzięki Bogu, że stworzono bronzery. Już nie mówię o rozświetlaczach, które też bardzo lubię. Zjedziemy sobie trochę z bronzerem na szyję, bo ja mam dużo jaśniejszą szyję od twarzy. Także troszeczkę sobie tą granicę zatrzemy. I drugi bronzer, jakiego używam, też pokazywałam go w ulubieńcach, jest bronzer z Melchiora w kolorze Ebony. Naprawdę malutko, jeszcze odciskam sobie na dłoni nadmiar, bo on jest bardzo napigmentowany. I resztkę sobie tu przeciągam na szyję. Widzę, że w kamerze tak nie widać mocno tego bronzera, ale ja na co dzień lubię takie naturalne konturowanie, więc nie będę tutaj szaleć. A zaraz wychodzę na miasto, także wiecie, nie chcę tutaj robić z tego makijażu wieczorowego, mocnego konturowania i w ogóle, więc tyle mi wystarczy. I rozświetlacz. A rozświetlacza użyjemy sobie może z Catrice, bo daje taki delikatne wykończenie. I to jest 010 Light Infusion. Nie, tak. Light Infusion. Taki rozświetlacz. I też użyję go tym pędzlem Duo Fiber, bo on też delikatnie produkty nakłada. Na szczyty kości policzkowych. Gdzieś tam ukrytych głęboko. Trochę nad ustami. Przy brwiach. No i zostały nam w sumie usta tylko, wiecie. A na usta, co sobie nałożymy na usta? Na usta sobie nałożymy może mieszankę jakąś. Mieszankę kolorów. Nałożymy sobie mieszankę dwóch kolorów z... One są z Maybelline chyba. Tak, wszystko leci na raz. Chyba tak. Boże, ostatnio kupowałam te pomadki, już nie pamiętam. Jak to ja? Pędzelek, jakiego używam, to pędzelek też z AliExpress. Matto, jeżeli dobrze czytam. Seria. Takie, wiecie, nie bardzo te pędzle są. A pomadki, kolory pomadek to będzie takie dwa kolory nude. Jeden jest z wykończeniem matowym, drugi jest, chociaż ten mat to jest taki, bym powiedziała, nietypowy mat, tylko takie bardziej wykończenie satynowe. A druga jest taka o wykończeniu bardzo takim nawilżającym. A że ja nie chcę typowej matowej pomadki, to sobie zmieszam. Tym bardziej, że te dwa odcienie razem wyglądają ok. Ten jest strasznie korektorowy i no jest za jasny dla mnie. Więc sobie zmieszam. Żeby powstał taki idealny nude.
Chociaż ja bardziej gustuję w takich brudnych różach niż w brązach. Po prostu wydaje mi się, że jakoś bardziej mi pasuje. Ale dzisiaj sobie nałożymy taki nude. One też nie są jakoś wymagające, te kolory przy malowaniu. Nie to co czerwień, gdzie trzeba bardzo, wiecie, dokładnie to zrobić. Więc do takiego makijażu dziennego to jest fajna propozycja, bo po prostu nakłada się szybko. No i co kochani, to by było na tyle. Jeżeli podoba się Wam ten makijaż, to zostawcie łapki w górę i do następnego. Pa, pa!